Cześć, mnie z tej strony. Słuchajcie, ogarnęła mnie jakaś taka, wbrew moim nadziejom wczorajszym, ogarnęła mnie jakaś taka niemoc. Generalnie nie bardzo mam pomysł, o czym by tutaj z wami porozmawiać, ze względu na to, że atakuje nas z każdej strony polityka, kampanie wyborcze, kolejna Ewę i tak dalej, i tak dalej. I Beata Szydło o twarzy Terminatora, która cedzi każde słowo. Chciałabym, żeby Polacy żyli na odpowiednim poziomie, bo jak nie, to kur... Nie wiem, czy to nie nastąpił u mnie przesyt tym wszystkim, tą całą polityką, tymi wszystkimi gębami, które z racji tego, że nagrywam filmy, oglądam w telewizji. Wspominałem we wczorajszym filmie, że w weekend widziałem się, a w ogóle miałem bogaty weekend. W sobotę przyjechał do mnie mój kolega, którego ja traktuję jak przyjaciela. On nie chce nadużywać takich słów, ale zawsze zachowuje się w stosunku do mnie jak przyjaciel i mogę na niego zawsze liczyć. Generalnie zawsze mogę głowę skłonić na jego ramieniu i wypłakać się i tak dalej. Pogadaliśmy o muzyce. Słuchajcie, obejrzeliśmy znakomity film, o którym ja wcześniej gdzieś tam słyszałem. Film pod tytułem Whiplash. I każdemu ten film polecam. To jest film... być może, no... Słuchajcie, jest krew w tym filmie. Jest krew, aczkolwiek nie ma tam trupów, nie ma przemocy i tak dalej. Jest przemoc psychiczna, ale nie taka, że no, nikt się tam generalnie nie morduje. Film, który po prostu zdobył mnie totalnie. Totalnie zdobył mnie ten film. W sobotę żeśmy obejrzeli, zaczęli oglądać ten film koło 23 wieczorem i od tamtej pory obejrzałem ten film już chyba 3 razy. Także słuchajcie, polecam film Whiplash. Polecam szczególnie ludziom, którzy kochają muzykę i ludziom, którzy są tacy jak ja, czyli przy pięknie zagranej nucie czują ściskanie za gardło i mają łzy w oczach. Polecam. Film, który pokazuje, jak inaczej, żeby osiągnąć coś, by naprawdę stać się mistrzem w pewnej dziedzinie, trzeba być człowiekiem aspołecznym, trzeba być aspołecznym typem. Dlatego widzicie, no ja jestem taki, jaki jestem. Jak to moja mama powtarza, łapię 10 srok za ogon. Mam często słomiany zapał do różnych inicjatyw, które robię, do różnych rzeczy i tak dalej, ale zawsze coś z tych wszystkich moich zainteresowań mi zostaje i staram się godzić to wszystko razem, mimo braku czasu. I być może dlatego też mogę często mówić na wiele różnych tematów, bo wiele rzeczy sam znałem generalnie przez ten cały mój dotychczasowy żywot. I nie wiem, czy bym chciał być aspołecznym typem, tak jak bohater filmu Whiplash. No to będę bardzo sympatyczny według mnie bohater, aczkolwiek aspołeczny totalnie. Miałem właśnie takiego gościa, jednego w sobotę, a w niedzielę przyjechała do mnie moja koleżanka, ze swoim synem przyjechała. Z synem, który, inaczej powiem, gościem moim była moja koleżanka z lat jeszcze harcerstwa, mojej szkoły podstawowej, potem liceum, z którą się spotkałem po ponad 20 latach na treningu mojego syna, bo okazało się, że jej syn i mój syn trenują razem w tym samym klubie piłkarskim i tak żeśmy się po 20 paru latach spotkali. Spędziliśmy przemiłą niedzielę, słuchajcie, przy grillu. Ja testowałem moje piwo, które wyszło wyśmienicie, aczkolwiek jeszcze musi poczekać tam za 3-4 dni, żeby jeszcze było takie wisienka na torcie. I tam właśnie, co wspominałem wczoraj, rozmawiałem z tą moją znajomą na temat tej całej akcji tęczowej, na temat adopcji dzieci przez gejów i tak dalej. Też bardzo ciekawa sprawa. No, zdołała mnie ona przekonać do tego, że należy temat rozważyć, jeżeli chodzi na przykład o adopcję dzieci przez związki homoseksualne.
Jestem człowiekiem, który da się przekonać do różnych rzeczy. Potrafię czasami zmienić swoje zdanie i potrafię się przyznać czasami do błędu. Tutaj, tak jak wczoraj zresztą wspominałem, nie do końca dałem się jednak przekonać. No, jakieś tam obiekcje w tym temacie mam. Dlaczego ja wam to wszystko mówię? Przede wszystkim dlatego, żeby samemu sobie uświadomić, no i wam również też, że oprócz tego życia, kurde, na mać politycznego, oprócz wojny na Ukrainie, o której dawno nie mówiłem, bo nie mam serca po prostu, ale będziemy mówić, bo to jest ciekawa sprawa, co tam się dzieje. Oprócz polityki, oprócz tych wszystkich rzeczy, oprócz islamistów, którzy obcinają łby, jest jeszcze takie życie normalne, codzienne, spotkanie ze znajomymi, rozmowy. I to jest chyba najważniejsza rzecz w życiu. To jest najważniejsza rzecz w życiu. Znaczy, ja osobiście uważam, ojejka, jak się zrobiło romantycznie bardzo, w sensie tak intymnie w tym wyloczku. Ja uważam i jestem co do tego pewien, że najważniejszą rzeczą w życiu są dzieci. No, dlatego, że je posiadam. I myślę, że każdy z was, kto posiada dzieci, z was, którzy oglądacie moje filmy, być może ten film ktoś pierwszy raz ogląda, przyzna mi rację, że to jest najważniejsza rzecz w życiu. Najważniejsza i najpiękniejsza. Reszta jest chuja warta po prostu. Życie jest tak szybkie, słuchajcie, tak błyskawicznie życie leci. Momentami przecieka przez palce. Czasami jak sobie uświadomię, ile czasu człowiek marnuje na jakieś pierdoły, na jakieś denerwowanie się i tak dalej, to dziękuję, kurna, swojemu nieokrzesanemu charakterowi, że w paru momentach mojego życia powiedziałem dość, pierdolnąłem pięścią w stół i skończyłem pewien etap życia. Zdarzało mi się również, że parę razy wracałem potem do tych poprzednich etapów życia, które były wkurzające, no i to też był jakiś pewien ciekawy element tego wszystkiego, co się dzieje. Życie, słuchajcie, no ci z was, którzy mają, nie wiem, około 40, tak jak na przykład ja w tej chwili, a teraz mam 41 lat, życie naprawdę zapierdziela tak szybko, że to się w pale nie mieści. Mi się wydaje, słuchajcie, że ja dopiero co liceum kończyłem. Jak sobie uświadomię, że za te 22 lata, na 22 lata temu kończyłem liceum, tak? Za 22 lata będę miał 63 lata. No to kurna, po prostu, słuchajcie. A mi się wydaje, że ten odcinek pomiędzy moim liceum a chwilą obecną to był po prostu błysk. To był moment, to była sekunda. Jeżeli człowiek sobie to uświadamia, no to mówi, o kurna mać. Nie zdążyłem zrobić tego, nie zdążyłem zrobić tamtego. Części rzeczy na pewno już nie zdążę zrobić. Dlatego być może dość lajtowo podchodzę do życia. Co niektórzy być może mogą mi zarzucać, że jestem niepoważnym człowiekiem. Tutaj ukłony do mojej mamy, która zawsze się o mnie martwi, że jestem kurna takim nieumiejącym planować wariatem. Ale no, z drugiej strony, co tu planować? No. Zrealizowałem najważniejszą rzecz w życiu każdego samca, czyli przedłużyłem generalnie linię genetyczną mojego rodu, prawda? I teoretycznie, no, żeby tutaj ewolucja miała sens, to jeszcze powinienem jedno dziecko mieć, no ale no, już sorry, już naprawdę nie chcę. Ale to nie znaczy, że można złożyć ręce na piersi i pierdyknąć w kalendarz. No, dopiero teraz zaczyna się życie. No, człowiek zrealizował plany nakreślone przez ewolucję, a teraz można zacząć bawić się życiem dopiero, jak się ma 40-41 lat. Niektórzy mogli już to robić wcześniej, jak dzieciaka sobie zrobili w wieku 18 lat. Słuchajcie, też tak można było. Ale ja wiem, czy to by było tak fajnie. W każdym razie no, film generalnie o niczym, prawda? Ale z drugiej strony
Być może przez to, że chwila oddechu mi się dzisiaj zdarzyła, jeżeli chodzi o moje przeżycia związane z wkurwiającym bólem. Chwila oddechu, dlatego że matka natura się nade mną zlitowała, dając mieszkańcom Szkocji... O, w tle moja córka chyba spadła z krzesła, pieprznęła na ziemię. W zeszłym roku o tej porze wiozłem ją do szpitala ze złamanym obojczykiem. Mam nadzieję, że nie będę teraz musiał jechać, bo nie da rady. W każdym razie natura znalazła panaceum na ten mój ból. Natura w postaci wiekowych dębów rosnących gdzieś tam w pizdu. W postaci mieszkańców Szkocji, którzy kiedyś wymyślili, jak się robi whiskacza. Jakoś to wszystko się kręci, no. Słuchajcie. Mam wielką chęć nagrać wam filmik o moim dziadku, który przeżywał przygody, chociaż przygody to dość strasznie brzmi w tym kontekście, ale przeżywał niesamowite rzeczy w czasie II wojny światowej i nie tylko. Nawet książkę napisał mój dziadek na ten temat, tylko nikt mu za komuny jej nie chciał wydać, bo opowiadała o walkach z bolszewikami na granicy. Ale mam straszną chęć, żeby nakręcić o nim film. Jutro do tego tematu postaram się podejść. A dzisiaj być może jeszcze coś nagramy, ale wiecie, mi nie można ufać, jeżeli mówię, że coś nagram. Jestem leniem. Trzymajcie się, na razie.